Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Hilpitero i dzisiaj chciałem wam zaprezentować taką małą ciekawostkę. Mam nadzieję, że to będzie seria, która będzie się wam podobała, która będzie interesowała was wszystkich. No może nie wszystkich, bo każdego się na pewno nie zadowoli. No ale chciałbym wam przedstawiać po kolei, jakby wyglądały karty Ultimate Team, jakby ten tryb był obecny w starych FIFA-ch. Na dziś, na start, przygotowałem dla was zestaw kilku kart, nie wszystkich, tych najbardziej znanych, najbardziej popularnych kart Polaków, jakie by były, gdyby FIFA 07 miała w sobie tryb Ultimate Team. Mamy tutaj kilku złotych zawodników, kilku srebrnych, nie ma brązowych, gdyż stylowałem się głównie na podstawowych zawodnikach reprezentacji Polski. Pierwszy zawodnik to jest Artur Boruc, który w tamtym czasie reprezentował barwy Celticu Glasgow. Widzimy, że miałby wtedy dosyć dobre statystyki, czy to rzucania się, czyli no nie wiem, różnych tam parad, Robinsonat, dobre kontrola piłki, chodzi łapanie piłki, dobry refleks, overall 82, więc byłby bardzo solidnym bramkarzem, lepszym niż aktualnie jest w FIFA 14 Wojciech Szczęsny. Jego partnerem, jeżeli chodzi o te pozycje, no bo oczywiście nie może grać dwóch bramkarzy za jednym razem, jest Jerzy Dudek. Ostatnio są w Liverpoolu przysiedziane na ławce, więc się nie dziwię, dlaczego są takie słabsze dosyć statystyki, lecz według mnie zasługuje na o wiele, wiele lepsze, biorąc pod uwagę to, że przez dwa lata od pamiętnego, przez to był rok ledwie, od pamiętnego finału Ligi Mistrzów w Stambule, no nie pogorszył, nie powinny się pogorszyć jego statystyki, tym bardziej refleks, który prezentował, no przeważnie był znany ze swojego refleksu, ze swoich parad. Na tym mamy tylko mały refleks, małe parady, dobre, choć właśnie taki paradoks. Nigdy jakoś nie był znany ze swojego dobrego łapania piłek. Często zdarzały mu się błędy, farfocle, no ale tak to się tutaj utworzyło. No i dosyć dobre ustawianie się, no ale gorszy overall od Artura Boruca. Jeżeli chodzi o obrońców, to pierwszym jest z nich Marcin Baszczyński, obrońca Wisły Kraków. W tamtym czasie oczywiście podstawowy prawy obrońca reprezentacji Polski. Widzimy karta Paradox 69, już od razu gimbusy zaczęły szaleć. Nie jest zbyt szybki, nie jest oczywiście jakiś tam wybitny, no taka przeciętna dosyć karta. No ale wtedy nie mieliśmy ani Piszczka, ani Bereszyńskiego, którzy aktualnie są nadzieją, jeżeli chodzi o te pozycje w reprezentacji Polski. Drugim obrońcą w tym zestawieniu jest Mariusz Job. W tamtym czasie aktualnym najlepszym stoperem bodajże był Arkadiusz Głowacki lub Bartosz Bosacki. Ogólnie tam nie było pewnego obrońcy, tak samo jak teraz. Dochodziło do różnego rodzaju selekcji, no ale ja tutaj wybrałem Mariusza Joba. Taka ciekawostka, w FIFA 07 by on się nie znalazł, jeżeli chodzi o Ultimate Team, bo nie było w nim Ligi Rosyjskiej, no ale przygotowałem jego kartę, jakby wyglądała. Dosyć niezły pace, dosyć niezłe główki, dobre bronienie, no i overall 74, czyli taka dosyć bardzo solidna, srebrna, świecąca karta, zapewne jeżeli by to był gracz Ligi Angielskiej w FIFA 14, byłby warty, no takie no, pomiędzy 2 a 5k, według mnie takie miałby wymagania cenowe Mariusz Job. No nie był wtedy chyba najsilniejszy, więc ewentualna jego cena mogłaby być trochę niższa, no ale jak widzimy statystyki na dzisiejszy czas, jeżeli chodzi o zbudowanie srebrnego składu, były całkiem niezłe. Na lewej stronie pomocy Kamil Kosowski. Wtedy też był jednym z podstawowych zawodników na skrzydłach. Za chwilę zobaczymy kolejnego pomocnika bocznego, z którym się właśnie wymieniał pozycjami. No tutaj grał w Kiewo Verona, nie miał wtedy jakiegoś wybitnie udanego pobytu w tym włoskim klubie, w którym aktualnie gra również boczny pomocnik polski Tomasz Kupisz. Nie był zbyt szybki, lecz według mnie no trochę bardziej powinien mieć, jeżeli chodzi o statystykę podań, ulepszone tutaj statystyki, bo wiemy, że potrafił dośrodkować, potrafił dobrze wrzucić piłkę Kamil Kosowski, no ale statystyki trochę niskie. No dzisiaj mamy na tej pozycji właściwie mało zawodników, nie mamy nikogo wybitnie dobrego, no bo w FIFA kogo mamy? Sławomira Peszko właściwie i czy Macieja Rybusa, to są właśnie dwaj tacy najlepsi chyba, najlepsi pomocnicy, no ale oni też nie mają wybitnie, jakoś wybitnie lepszych statystyk, oczywiście Rybus ma chyba najlepsze, no ale też
nie jest jakimś super bestią. No mógłby być lepszy. Oczywiście partnerem. Jeżeli chodzi o bok pomocy dla Kamila Kosowskiego, jest jedyny w swoim rodzaju Jakub Krzynówek. Widzimy Jacek, Jakub. Jakubie, zrób mi loda. Jacek Krzynówek. Szafa. Tak, szafa. Cały czas do przodu. No widzimy, że nie ma wybitnego pace'u, no ale jego strzały były wręcz niesamowite. Siła strzału, z tego co pamiętam, chyba około 90, nawet wyższa. Strzały z rzutów wolnych też dobre, strzały z dystansu też bardzo dobre, czyli taki zawodnik, możecie sobie teraz zobaczyć, gra w Mönchengladbach Arango. Bardzo podobna specyfikacja, również on jest lewym pomocnikiem, również nie jest za szybki, no ale ma atomowe uderzenie, więc to taki odpowiednik Jacka Krzynówka. Dodatkowo on ma dosyć niezłe podania, średni dribbling, no ale według mnie, jakby teraz taka karta była w reprezentacji Polski, to chętnie bym ją wypróbował. W środku pomocy również bardzo dobra karta. Znaczy nie, dobra, bo bardzo dobra, to może na sam koniec. Mirosław Szymkowiak, środkowy pomocnik Trabzonsporu, według niektórych kibiców uważano za jednego z najlepszych playmakerów w historii tej drużyny. Srebrna karta, 72 oceny ogólnej. Bardzo zrównoważona, wszystko właściwie na poziomie. Taka karta bardzo porównywalna do karty Eugena Polańskiego, no, czy nawet Adama Matuszczyka. Taka karta, która ma dosyć niezłe statystyki. No i może właściwie grać czy to na defensywnym pomocniku, czy na ofensywnym pomocniku, czy na normalnym środku pola. Według mnie, jeżeli by teraz była na rynku, też byłaby warta około 1000-2000 końców. Pierwszym z napastników, i dodatkowo przedostatnim zawodnikiem prezentowanym w tym odcinku, jest legendarny Grzegorz Lasiak, który aktualnie już nie gra na wysokim poziomie w piłkę, bo jest napastnikiem Warty Poznań, ale w tamtych czasach był właściwie jednym z najlepszych napastników, jeżeli chodzi o Polskę. No, mieliśmy oprócz niego Macieja Żurskiego, który za chwilę zostanie przeze mnie wymieniony. Lasiak, który grał w Tottenhamie, może się pochwalić przykładowo współpracą z Garethem Bale'em. Grał też w Southamptonie, Derby County, no to jest jeden z jego ostatnich sezonów na tej topowej angielskiej piłce. No nie jest za szybki, nie ma dobrych strzałów, no ale ma dosyć dobre główki. Też taki zawodnik, który niczym nie świeci za bardzo, jeżeli chodzi o wyróżniającą się statystykę, lecz według mnie jak najbardziej w tej FIFA mógłby mieć swój byt w mojej jedenastce ze względu na swój wzrost, na swoją siłę, która no mogłaby w pewnych momentach pomagać swojemu partnerowi w ataku, który by był nikt inny jak Maciej Żurawski. Jego karta nie wygląda zbyt fenomenalnie, bo ma 81 overalla, ale tylko pace 76, strzał 79, 70 dribblingu, no ale no a szczególnie zwraca uwagę tylko 36 podań. No ale to nie jest jakiś tam bardzo zły znak, bo to bierze się z tego, że różne statystyki się po prostu średnio ustalają, średnią arytmetyczną, która ostatecznie jest niższa niż te najwyższe statystyki, które są najbardziej potrzebne napastnikowi. No, miał on ten instynkt killera, więc mógłby ewentualnie grać jako drugi napastnik, no ale nie wiem, jak bym musiał ustawić jedenastkę, gdyż według mnie dwóch napastników w środku, którzy nie są zbyt szybcy, to nie jest najlepszy pomysł. No, dodatkowo biorąc pod uwagę, że Żurawski nie jest demonem powietrza. No, ale tak to wyglądało. Overall 81. No i właściwie to by było na tyle. Przygotowałem kilku piłkarzy, bo jakbym musiał przygotować większą kadrę, to musiałbym dużo tutaj narobić się. A nie chcę spędzać wybitnie dużo czasu przy takich filmikach. Oczywiście staram się robić dobre filmiki, jak najlepsze, no ale też na takie aspekty nie można robić wszystkiego, bo trzeba znać umiar, trzeba znać te granice, które powinny wystarczyć. Jeżeli macie swój jakiś żal, że robię za mało, to w następnym odcinku proponujcie, jaki team, jaką reprezentację mam robić z FIFA 07 czy 08. To zrobię, jeżeli jest za mało, to piszcie, żeby zrobić więcej, na przykład 10-12 zawodników. No a to było na tyle. To były karty Ultimate Team FIFA 07 Polaków, zrobione przeze mnie, pokazane, jakby to wyglądało, jakby w FIFA 07 był tryb foot.